Major Waldemar Fydrych przyszedł na świat tuż po odejściu marszałka Stalina. Były to czasy wielkiego przełomu. Szalała przeraźliwa burza. Dziwne zachowania przyrody interpretowano wtedy politycznie. Łączono je powszechnie ze śmiercią ojca narodów, a nie z narodzinami majora. Już we wczesnych latach młodzieńczych major dał się poznać jako znakomity konspirator. Założył w szkole tajną organizację o nazwie Związek Bachusa. Pragnął zostać kapłanem kultu tego bóstwa. Wprawdzie w Polsce większość społeczeństwa uprawiała coś w rodzaju kultu Bachusa, ale nikomu do głowy nie przychodziło, by traktować to jako praktykę religijną. To on był twórcą teorii surrealizmu socjalistycznego, mówiącej o tym, że system, w jakim przyszło mu żyć, jest tak absurdalny, że sam w sobie stanowi dzieło sztuki. Wprowadzając w życie swoją teorię, rozdawał przechodniom na ulicy papier toaletowy i podpaski higieniczne, towary wysoce deficytowe w tamtych czasach. Został za to aresztowany przez milicję, mimo że dzień 8 marca był oficjalnym państwowym świętem kobiet. W tak bardzo miłym dniu, jakim jest Dzień Kobiet, składam wszystkim koleżankom najserdeczniejsze życzenia. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej. XIII grudnia był nowym wyzwaniem dla działań artystycznych majora. Kiedy generał wprowadził ponury stan wojenny, major odpowiedział stworzeniem pomarańczowej alternatywy. Informacje agencyjne z różnych stron kraju. Nie ma wolności bez solidarności! To on zauważył dialektyczny heglowski trójkąt w walce, jaka toczyła się w tamtym czasie. Teza, czyli antypaństwowe hasło, na przykład precz z komuną, spotykało się z antytezą, czyli białą plamą powstałą po zamalowaniu tego hasła. Natomiast major wprowadził syntezę, czyli krasnoludka, którego namalował na plamie. Ponieważ plam było dużo, krasnoludki masowo wdarły się w ówczesną rzeczywistość. Prawdziwa rewolucja zaczęła się w momencie, gdy krasnale zeszły z murów na ulicę. Reakcja władz mogła być tylko jedna. Wydano rozkaz, aby aresztować krasnoludki. Tym samym surrealizm socjalistyczny osiągnął granicę absurdu i system upadł. To właśnie dzięki majorowi runął mur berliński i rozpadł się światowy system komunistyczny. Po tym wielkim zwycięstwie major wyjechał do Paryża. Cały czas był bacznym obserwatorem przemian, jakie dokonywały się w kraju, aż wreszcie uznał, że jego geniusz niezbędny jest Polsce i czas najwyższy wracać. Na początek postanowił zostać prezydentem Warszawy.